Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że możemy podpisać dzisiaj kolejne umowy z naszymi ochotniczymi strażami pożarnymi w naszym powiecie kołobrzeskim. Nie ma dzisiaj wszystkich przedstawicieli, a to dlatego, że na przykład umowa z OSP Korzystą będzie jutro na festynie podpisywana, co wzbudza wiele, wiele zainteresowania, ale bardzo się cieszę, że dzisiaj możemy w obecności panów wójtów, z których to gmin OSP otrzymają dofinansowania. Są to dofinansowania w kwocie 20 tysięcy złotych dla każdego OSP i na cele remontowe, na cele modernizacyjne będą przekazane, ale myślę, że sami za chwilę będą mogli powiedzieć o szczegółach, na co te pieniądze będą przekazane. Program grantów strażackich, jak Państwo wiecie, funkcjonuje już od ponad 6 lat. Cieszy się olbrzymią popularnością i ja bardzo się cieszę, kiedy zawsze mogę w moim powiecie kołobrzeskim podpisywać umowy z prezesami OSP w obecności gospodarzy, jakim jest starosta i wójtowie. I cieszę się, że remizy strażackie będą dla strażaków właśnie bardziej zmodernizowane, wyremontowane, aby mieli coraz lepsze warunki. Także za chwilę przystąpimy do podpisywania umów właśnie z naszymi OSP, a oni sami będą mogli powiedzieć dokładnie, na co te pieniądze będą. Dzień dobry. Dziękuję. No to jeśli jesteśmy tak. Tutaj... Ja zapraszam, tak jest, Siemyśl. Zapraszam. Pierwszy Siemyśl czy Harzyno? Już zaraz sprawdzę. Już Siemyśl mamy. Siemyśl, tak to jest. Same. To pana prezesa poprosimy. Dobra, widzę, że mnie pan prezes poprosił. Nie, no tutaj są. Poprosimy krótko powiedzieć, na co te pieniądze. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na jeszcze raz. Bardzo proszę się przedstawić. Z funkcji i z stopy. Mamy taką firmę techniczną, żebyście panowie jak żebyście się przedstawili na mikrofony na początku. Jako straż czy on Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Siemyślu, prezes reprezentujący jednostkę Artur Warzycha. Granty strażackie z Urzędu Marszałkowskiego otrzymane zostaną wykorzystane na zakup silników do 3 bram w naszej remizy. Nasza remiza powstała nowa, bodajże 2-3 lata temu już. No niestety nie udało się przy wybudowanej nowej remizie też, żeby była brama podnoszona elektrycznie, dlatego pisaliśmy projekt, żeby te bramy podnosiły się elektrycznie. To poprawi bezpieczeństwo i szybkość wyjazdu, tak, do akcji. Także bardzo dziękujemy za te granty, za te 20 tysięcy i mam nadzieję, że wszyscy będą zadowoleni, mieszkańcy, jak i również w koło strażacy, że się udało, że otrzymaliśmy te 20 tysięcy. Dobry Państwu, jednostka OSP Harzyno, prezes jednostki Mariusz Biernat, członek zarządu powiatowego. Ta dotacja, którą tutaj dzisiaj podpisujemy, jest przeznaczona na remont, termomodernizację budynku remizy odnośnie dachu. Tak? Dach potrzebuje tego remontu i ten wkład po prostu tych pieniędzy będzie przeznaczony na ten remont tego u nas dachu w tej remizie. Tu tylko dodam, jeśli pan prezes pozwoli, oczywiście jest to część kwoty, czy znaczący udział w remoncie tego dachu będzie miała tutaj w tym wypadku gmina. Ale również z radością wspieramy jednostki w ich zadaniach. Jak tutaj się koszty rozkładają? Stanisław Popiołek, prezes OSP Drozdowo z gminy Rymań. I na co te pieniądze? Pieniądze zostaną przeznaczone na termomodernizację budynku oraz naprawę dachu. Serdecznie, prezes OSP Karcino Rafał Zawadzki. Granta tego, którego otrzymaliśmy, jest to przeznaczone na remont szatni, którą w tej chwili mamy najdalej wysuniętą w naszym budynku i nam to troszeczkę tam koliduje z bezpieczeństwem, jeżeli chodzi o szybką akcję i sprawność, żeby się przebrać, dlatego chcemy bliżej tutaj garażu.
żeby ten po prostu nam szatnia powstała nowa. Nasz budynek jest z roku 87, także wymaga już remontów. Jest to nasz, że tak się pochwalę, drugi grant. Dwa lata temu otrzymaliśmy jeden, tam wykonaliśmy remont toalety. Także w pełni jesteśmy zadowoleni z tego grantu, bo to nam na pewno satysfakcjonuje tą naszą tutaj pracę, którą też musimy wykonać, bo tam 40% naszego wkładu będzie jeszcze w te prace, które będziemy jeszcze wykonywali. Także dziękujemy bardzo, że mogliśmy otrzymać tego grantu. Bardzo proszę. Z okazji w imieniu nas wszystkich wszystko dobrego, spełnienie marzeń, znajdowanie się w każdej sytuacji z taką przychylnością odbiorców, także szczęścia osobistego, zawodowego i prześwietnie do gwiazd. Dziękuję, ale dzisiejszy dzień mam nadzieję, że zakończy się dla nas wszystkich dobrze, bo słuchajcie, czeka nas mecz Kotwicy, więc taki prezent sobie zażyczyłam również, żeby Kotwica wyruszyła zwycięstwo. Ja też z tego miejsca pozwólcie, szanowni państwo, że podziękuję pani marszałek, podziękuję za wsparcie, które jest okazane w Zarząd Pożarny. Wiemy dobrze, że to na gminach spoczywa obowiązek utrzymania tych straży pożarnych, więc każde dodatkowe wsparcie finansowe pozwala na to, żeby i jednostki się rozwijały, a tym samym, żeby spełniały role te, które do nich też należą. A przy okazji, szanowni państwo, jutro w Korzystnie mamy festyn strażacki, więc wszystkich państwa bardzo serdecznie zapraszamy. Mnóstwo atrakcji, uwieńczeniem będzie koncert czerwonych gitar, więc wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy. Jedno zdanie, jeśli państwo pozwolą, kieruję głównie do strażaków. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska ma taki program Remiza. Tam można starać się o dofinansowanie również na remonty, na doposażenie, pod warunkiem, że spełnia się wariant ten eko. A więc jeżeli jest to korzystne dla środowiska, to można zwracać się. Te granty nie są duże, jednak każda jednostka OSP może o te granty w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska zawalczyć.